Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Szaru62, ze mną jest mój brat Mateusz. Cześć! I to jest Reksio i Wehikuł Czasu. Więc... Czytaj, czy na pewno nie, tak. Jest. Więc i oto nasi bohaterowie powtórnie zanurzyli się w tunelu czasowym. Dokąd zmierzamy? Co przyniesie jutro? I czy kiedykolwiek tam dotrzemy? Pytania póki co pozostawały bez odpowiedzi. Czy zapisz stan gry. Zmień głośność ścieżki dźwiękowej. Ściszyłem trochę i tak, tutaj wczytałem, bo żeby się tutaj dialogi wszystkie zrobiły. Kontynuuj żebyście mogli grę. Wszystko usłyszeć, więc zaczynamy. Dobra. Unosiły się w czasoprzestrzeni i zanim na dobre wybrzmiały, zostawały miażdżone trybami wiecznej machiny czasu. Jak myślisz, Rekciu? Wanda Niken była moją pra-pratatką? Pra-pratatką? No, tatką. Mojej tatki razy gdzieś na około 2 miliony. No bo ten neandertalski Brytan w jaskini, co malował na ścianie wiewiórą, to na bank był twój pra-pra-pramatek. A weź tego genialnego ptaszora kokonstruktora, tego od kwadratury koła. No, niech mnie kukuła strzeli w gogle, jeśli to nie był praszczur naszego koguta wynalazcy i jego braciszka Kornelka. Tak, mój drogi, zwiedziliśmy najgłębszy korzeń naszego drzewa genealogicznego. Jestem potomkiem osadników z kosmosu. Nic dziwnego, że ze kosmosu zawezwał mnie do ciebie, jak ruszyłeś w kosmos. Wreszcie, po wielu obrotach trybików zegara historii oraz pomiędzy trybikami, tfu! Reksio i Kretes dotarli do kolejnych wrót tunelu. Przełom średniowiecza i renesansu. Narodziny kultury przez duże K. Ruszajmy. A jak dla mnie bomba! Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Powiedział Kretes nieświadomy, że zdanie to na wieki utrwali się w kulturze masowej. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, a tym bardziej nas, zakonu ryżokitowców, strażników wspomnianej właśnie kultury, ale osobistej. Witam panów, jestem Kret... Dobrze, wiemy kim jesteście wy. Przypominam wielki mistrzu, że wielki mistrz miał się nie unosić. Słusznie. O czym to ja... O kulturze osobistej? Właśnie, Krecie Kretesie i ty, Reksiu, zwany dzielnym psem. Czekaliśmy na was przez... kilka tysięcy lat. Miło nam, niezmiernie. Oj, nie sądzę. Czekaliśmy po to, by ukarać was za dziejowy brak kultury osobistej. What? Wiedzcie, że jak się coś komuś zniszczy, to trzeba powiedzieć przepraszam. Ale co konkretnie? Słuchajcie wielkiego mistrza. Niniejszym skazuję was na dożywocie w lochu i pokaz prawdziwych tortur średniowiecznych. Wow, prawdziwych tortur? Brać ich! Biorę ich. O matku, do lochu z nimi. No i nas do lochu wsadzą. No to knok. Szczeźniemy tutaj w tym lochu. Co my teraz mamy zrobić? Gdzie jest narrator, kiedy jest potrzebny? Pokaz średniowiecznych tortur. Pu, ale się dałem nabrać. Dobra, to jest dosyć trudne. Ała, przegryzę te dyby, tak. Co mnie więżą. No. Trzeba tak... Trzeba tak myszką operować. Okej, udało się. O nie! Póki pali się ten ogień pode mną, nie będę próbował dalszych akrobacji. Spróbuję dosięgnąć. Tak. Ech. A
Ajaj! O! Proszę! Ałała! Okej. Co ty tam kombinujesz? Aj! Musimy... Musimy tutaj przewrócić to. Super! Już czułem, że mi się paluszki zaczynały wędzić. Kretes postanowił wykonać stójkę w poziomie, licząc, że uda mu się przepalić jedną z lin, na których wisiały dyby. Narrator! W samą porę, bo już nie wiedziałem, co postanowić. Przepraszam za spóźnienie, ale nie mogłem was znaleźć w tych lochach. Mroczno tu i niebiesko. No okej, okay, no to próbujemy. Aj, kurde, od nowa szkoda. Trudne to dosyć. No, prawie. Jest. Poprosił o wyjęcie knebla Reksio. No okej, okay, no to musimy najpierw... Tak bujnął? Tutaj. To jest chyba najtrudniejszy teraz ten moment. Ten i ten co będzie zaraz. Dobra. O! Proszę! Okej. Okay. Spróbujemy Reksia uwolnić. A gdybym cię tak bujnął? No okej. Okay. I gotowe! Poszło w miarę szybko. W miarę szybko poszło, więc teraz tu. Teraz musimy... linę. Reksio był wolny. Teraz już. Natychmiast ruszył, aby oswobodzić Kretesa. Mógłbyś być w stosunku do mnie bardziej delikatny. Słusznie. Wydostańmy się stąd jak najszybciej. O co im chodzi z tym przepraszam i brakiem kultury? No dobra. To... Reksio i Kretes zaopatrzyli się w pochodnie i ruszyli w ciemność. Okej, okay, to teraz trochę jak z tymi czerwiami, co kiedyś. Musimy się przedostać. To jak to było? Już tak trochę nie pamiętam tego. Pamiętam, że... No, tam było... Reksio podniósł z ziemi kluczyk. Właśnie, tutaj trzeba było jakoś... Chyba tędy i trzeba było tutaj, bo on będzie
chodził tędy. Zobaczymy. On tak idzie. Tutaj. I się wraca. No. To chodźmy tędy. W takim razie. Zamek zachrobotał i ukryte drzwi stanęły otworem. Okej, jesteśmy teraz tutaj. Dobra, tutaj musimy zaczekać, aż ten tam rycerz przejdzie na dół. Dobra, teraz będzie przechodził na dół i otworzy nam tutaj przez chwilę drzwi, więc będziemy mogli się wydostać. O. Udało się. Teraz przechodzimy tak i idziemy do Reksia. No okej. Jesteśmy. W końcu, po wielu trudach, nasi bohaterowie wydostali się z ponurego lochu. Na powierzchnię się wydostaliśmy. A czego się spodziewałeś? Hiszpański ink... Ajdź, słusznie... Nareszcie Kretes i Reksio mogli skoncentrować się na zadaniu, jakim było odnalezienie Nostradamusa. Kretes zamyślił się, po czym wyrecytował z pamięci ostatni fragment listu. Zamyślam się i... PS, muszę się ukrywać. Szukajcie wskazówki nad... pod różą. No, więc musimy teraz iść. Pan powie, nie? Dobra. Tutaj na razie nie idziemy. Najpierw musimy się dostać tutaj. A cóż tu jest na tym szyldzie? Tak jakby róża? Dobra, wchodzimy. Witam waszmościów w karczmie pod różą. Aha, jesteśmy blisko. Nazywam się Kretes, a to dzielny pies Reksio. Szukamy niejakiego Nostradamusa. W życiu mnie słyszał. Nie udawaj. Mamy odszukać wskazówkę nad pod różą. Tu jest pod różą. Nad pod różą to będzie po schodach do góry. No, a tutaj możemy nie przesuwać ma stoły. Pewien gość zapłacił mi słono, żebym tu nikogo nie stołował przez jakiś czas. Po czym poprzestawiał stoły. No, i co w tym śmiesznego? No, że nie stołował i stoły. O matku. Zapłacił mi też, żebym nikomu o tym nie mówił. Ja ci zapłaczę, jak przestaniesz żartować. No i możemy przesuwać stoły, jak wejdziemy na górę. To... Nic nie ma, tylko widok. No. I tutaj będziemy widzieć, jak przesuniemy w odpowiedni sposób te stoły, co tutaj trzeba zrobić. Ja mniej więcej pamiętam, co trzeba było zrobić tak. Chodźmy. Przepraszam, ale musimy panu poprzestawiać ryja. Au! Musimy przestawić, to tak? To co za makabryczny wystrój? To mój stryjo. Aranżerem wnętrz. Miło mi, Maćko jestem. Super. Dobra, tak zróbmy. Tutaj widelec.
Dobra, weźmy wszystko. Widelec na pewno był. Nóż nie pamiętam. Nie, chyba nie. Tutaj jeszcze coś. Dobra, na pewno się otwierało to. Od razu ciekawiej. To nie pamiętam. Dobra, ale jakoś tutaj teraz trzeba ej! Poprzestawiać. Ej! Au! Shit! Au! Nie. Ej! Naraz coś zgrzytnęło i w podłodze ukazały się ukryte drzwi. No, czas najwyższy, bo już nudziły mnie te przepychanki. No, to co? Leksio i Kretes ostrożnie ruszyli po schodach w dół. Dziwne, że tamten dzik się ostrożnie, nie bał, że ostrożnie. Może taki sam pod różą znajdowała się mroczna los, komnata, że będzie powieszony. Księgi, dziwaczne przedmioty i plakaty z odległej epoki. Właśnie miałem to powiedzieć. A to przepraszam. Nikt nie miał wątpliwości, że komnatę tę zamieszkiwał tajemniczy... Nostradamus! Przyszliśmy! Jesteś tu? Witajcie podróżnicy, jestem Nostradamus. To ja was wezwałem. Ja. No tak. Wiemy, bo przecież nas wezwałeś. No tak, tak, a więc chcecie odmienić swoją historię? To posłuchajcie. No, zamieniamy się w słuch. Musicie wyruszyć w przyszłość i powstrzymać czterech jeźdźców czasu przed uruchomieniem wehikułu czasu. Ustawcie wehikuł na godzinę mniej więcej 8:30 po południu. Na pewno po południu? Tak, przecież nie rano. Bardzo śmieszne. Znajdźcie dom z czerwoną dachówką. Powiedzcie dziadce, która tam mieszka, żeby pilnowała babcia, który też tam mieszka. Aha. Żeby babć nigdy nie opowiedział swoim wnukom o wehikule. 8:30. Czerwona dachówka, dziadka, babć. Zrozumiałem. To krecia robota. No wyjaśnię ci po drodze. Nostradamusie, a czy nie możemy tych czterech jeźdźców w tej przyszłości po prostu załatwić jakimś laserem albo czymś? Nie, to wykluczone. Tak, tylko pytam. Ruszajmy, Reksiu, to nie będzie trudne. No dobra. Teraz musi się... czytać, a gdzie właściwie znajduje się Lej, Nostradamusie? Lej znajduje się w podziemiach siedziby zakonu ryżokitowców. Jest pilnie strzeżony. O matku, toż te kompletne oszołomy na pewno nie pozwolą nam się zbliżyć do Leja. To oczywiste. Na szczęście istnieje sekretne przejście, z którego skorzystacie. Mów dalej. Na rynku stoi pomnik założyciela miasta Korybuta, dość mocnego. Pradziadka naszego króla. Przejście otworzy się, jeśli trzykrotnie stukniecie go w lewą stopę. No dobra, no to idziemy. I tak Reksio i Kretes ruszyli, aby trzykrotnie stuknąć w stopę pomnika króla Korybuta dość mocnego. Idziemy. Tutaj, tak? Tu jest pomnik. O. Puk, puk, stuk. A co to? Myślałem, że się otworzy tajemne przejście do podziemi. Co to za herb? No, pewnie tego króla. Coś tu trzeba poprzestawiać na pewno. Jak znam życie. No dobra, no to trzeba... Ech, nie! Wróćmy do... Nostradamusa. Schodzimy na dół, porozmawiajmy.
No dobra, o co chodzi? Stuknęliśmy 3 razy w pomnik, a tam siut, jakiś dziwny herb się pokazuje, no i nie mamy pojęcia, co z nim zrobić. A to ciekawe, podejrzewam, że musicie ułożyć herb Korybuta, żeby otworzyć przejście. My też, tylko nie mamy pojęcia, co powinno być w tym herbie. Niestety ja też. No to klops. Ale, obecny król ma przecież ten sam herb. Jaki? Nie wiem, musicie się albo jakoś do niego dostać i dowiedzieć, albo może popytać mieszczan. No dobra. Okej, no to chodźmy. Dostańmy się do niego. Do tego króla. Zobaczycie w jaki sposób zaraz. Powiem wam, że odcinki z Rexia i wehikułu czasu będą dużo dłuższe od UFO. Bo jest dużo dłuższa gra. I tak chciałbym robić, żeby mniej więcej, jak będziemy się przenosić w czasie, ten cały okres czasowy, jak w czasie będziemy się przenosić, żeby w jednym odcinku był. Wyszłem na pocztę. Chyba mówi się wyszedłem. Niby człowiek renesansu, a taki niedouczony. Ale on był Włochem. Mógł nie znać poprawnej polszczyzny. Wtrącił się narrator. Albo ktoś inny to napisał. No. Dobra, chodźmy. Tutaj nie. Tutaj też nie. Tutaj, o. Rexio i Kretes wkroczyli na dziedziniec Królewskiego Zamku, gdzie właśnie trwały przygotowania do turnieju rycerskiego. Dzień dobry. Witam waszmościów, jestem Harold i od razu małe pytanko. Jeden z rycerzy nie dojechał na turniej, akurat jego zamek jest oblegany przez Mongołów. Czy może któryś z panów nie zechciałby zająć jego miejsca w nadchodzących zawodach? O matku, a co można wygrać? Sławę, poważanie, szacunek i uznanie. Tam. Ponadto zwycięzca dostąpi zaszczytu zbliżenia się do jaśnie nam panującego króla Glutona VI Tłustego, ujrzenia go w pełnej krasie i poczucia bijącej odeń aury świetności. Ale my nawet nie mamy rumaka. Nie szkodzi, nie szkodzi. Mamy tu 3 zapasowe rumaki publiczne, prosto od pługa. To jak będzie, he? No nie wiem. Kret na koniu? To jakaś paranoja. Jak się zdecydujecie, wybierzcie konia i o, tamtą furtką na wprost. No dobra, no to zobaczmy. Koń publiczny Czech. Szybki jak wiatr, ale słaby jak kisiel. Koń publiczny Lech. Taki sam pod każdym względem. Koń publiczny Rus. Silny jak tur, wolny jak krowa. Kto? Koń publiczny, to bierzemy tego Rus, tura. Silny jak tur, wolny jak krowa. Wybrawszy rumaka, Rexio ruszył stanąć w szranki, zaś Kretes w bezpiecznej odległości. Kto to powiedział? No, wziąłem tego, bo jest oto najsilniejszy. Pierwszy świat finał, w którym zmierzą się. W lewym górnym narożniku Rexio zwany Dzielnym Psem. W lewym dolnym narożniku Karol Świetny Herbu 2 grzyby w barszcz. W prawym górnym narożniku Szemko Rozbieżny Herbu Pasieka. W prawym dolnym narożniku Gerhard Dzik Herbu Ślepowron. 2 najlepszych rycerzy przechodzi do półfinału. Uwaga! 3, 2, 1, wio! No to jedziemy. Wziąłem tego, on jest najsilniejszy. Dawaj, Rexio! Ale uda się nim bardzo fajnie. Szybko się nim uderza, a tamtymi czasami trudno jest wyhamować. Okej. Rexio! I gol!
Aj, skręcił. Kto liderem jest? Do domu, do domu, do domu. Brawo, brawo. To musiało boleć. No okej. No i został ostatni. Ręk, no, ręk. To musiało boleć. Oj. Do domu, do domu, do domu. Dawaj, ręk. Dobra. Kto liderem jest? Kto liderem jest? Biskopiu! Trzeba go teraz tylko dogonić. Okej, okay, udało się. I oto mamy zwycięzcę! A jest nim nie kto inny jak Reksio zwany Dzielnym Psem! Do następnej rundy przechodzi również pobity, ale najsłabiej Gerhard Dzik Herbu Ślepowrom! No. Królu Gluttonie, no to... szlachetne panie i panowie, oto pierwszy półfinał naszego turnieju, w którym w szranki staną w lewym górnym narożniku Reksio zwany Dzielnym Psem, w lewym dolnym narożniku Męczysław Potliwy Herbu Siermięga, w prawym górnym narożniku Gerhard Dzik Herbu Ślepowrom, w prawym dolnym narożniku Jan Kanty Dwa Bażanty. Dwóch najlepszych rycerzy przechodzi do wielkiego finału! Uwaga! Konie gotowe? Do boju! No to ruszamy. Kto liderem jest? Kto liderem jest? Nie mogę na to... Aj! Tym razem się nam dostało. Dobra, to musimy coś wykombinować. Proponuję... Kto liderem jest? I po Męczysławie pod... Aj! Skręcaj! Dobra. Kto liderem jest? Kto liderem jest? Gol! Zostało nas dwóch. Ole, 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 ole. Na, 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 na. Lu, lu. Kto liderem jest? Kto liderem jest? Dobra. Biskopi mu! Teraz trzeba go... Biskopi mu! Tak trzeba zaczekać, żeby mógł się obrócić w drugą stronę. Do domu, aj. Do domu, do domu! Nie! No ja. No i się nie udało. No ale teraz już chyba zdążymy. Dawaj, Rekciu! Aj, zszedł na dół. No okej. Kanty żegna się z turniejem. I oto mamy zwycięzcę! Patrzę, patrzę! Tak, to Reksio zwany Dzielnym Psem! Do następnej rundy awansuje również nieco pogięty zdobywca drugiego miejsca! Jan Kanty Dwa Bażanty! No dalej, dalej. Nadeszła pora. Włączajcie. Na wielki finał! Skupcie więc wzrok, mości panowie i bać panny też, bowiem za moment wyłoniony zostaje dzisiejszy wielki czempion! W finale zmierzą się tak dzielni rycerze, jak w lewym górnym narożniku Reksio zwany Dzielnym Psem, w lewym dolnym narożniku Jan Kanty Dwa Bażanty, w prawym górnym narożniku Swędzisław Miernota z Ełku, w prawym dolnym narożniku Leszko Brzuchaty Herbu Kukuła. Przypomnę, że wielki czempion dostąpi zaszczytu poczucia bijącej od naszego króla aury świetności! Uwaga! Konie gotowe? Do boju! Tamten na dole się trochę popsuł. Migo! Się odwrócił od swojego konia. Migo! Aj. Kto liderem jest? Kto liderem jest? To tak jak wcześniej mogliśmy zająć drugie miejsce, tutaj musimy zwyciężyć.
Dzięki mu! Szuchaty pofrunął niczym kukuła! Dawaj, Rekciu! Do domu, do domu, do domu! Rekciu! 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 Ha, ha, siut! I jam, okay. Ty żegna się z turniejem! Kto liderem jest? Kto liderem jest? Kto liderem jest? No i został ostatni. Kto liderem jest? Kto liderem jest? No. 4-0 i Rekcio żegna frajera. 4-0. La 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 bum 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 bum. Do domu, do domu. Oj, faktycznie miernota. Zwycięstwo. Wracaj do Ełku, chłopino. Jakiś czas później. No posuń się pan! Czcigodny królu Gluttonie, Bekonie, szósty, tłusty, ty! Oto przed tobą dzisiejszy czempion. Rekcio zwany dzielnym psem. Rycerzu, możesz się teraz zanurzyć w aurze świetności naszego króla. No posuń się pan! Herb, przypatrz się herbowi! No. Co dalej? I wystarczy. No, to mamy herb. To musimy teraz się dostać z powrotem na... No, Rekciu, przyjmij gratulacje całego klubu kibica. To było coś. No to teraz do pomniku. Pomnika. Czy jakoś tak. No. Co to za herb? No już wiecie przecież. Króla. Coś tu trzeba poprzestawiać na pewno. Jak znam życie. Dobra. Tu jest okej, więc tutaj musi być żółty. Chwila. Zaraz zobaczymy. Tutaj mam napisane. Dobra, na górze jest ptak, o, jest dobrze, i niebieskie tło. Niebieskie tło, tutaj czerwone tło, a tutaj ryba. I będzie ryba potrzebna tutaj, i jakie tło? Może żółte. Tak. Dobra, i tutaj ryba. Musimy poprzesuwać. Tu? O! Tak. Może tak. Tak. Shit. Okej. A więc jesteśmy... Tak. Może tak. Może tak. Spróbujmy tak. No, tutaj, o. Udało do się. Tu. O. To zrobimy tak. Tak. Może tak. Oj, do zmieniłem tu. O. No i mamy. Halo. Naraz coś zgrzytnęło wewnątrz pomnika i oczom i goglom naszych bohaterów ukazały się... Schody do podziemi! Nareszcie! No to schodzimy. A, co jeszcze trzeba się przedostać? O tym zapomniałem, że tutaj też trzeba się przedostać. Oj! Na widok bazyliszka Rekcio skamieniał ze strachu. Jeszcze raz.
się bazyliszka tam. Czy się spodziewałem się bazyliszka, ale. Aj! Na widok bazyliszka Rek się skamieniał ze strachu. Stój! Muszę iść klepnąć w ramię Rekcia, bo będzie tak stał do barowy! No i co my mamy zrobić z tym tałatajstwem? Tu jestem! Dobra. Mamy klucz, tak? Dobra, ty się Kretesie tutaj przemieszczaj powoli, lecz stanowczo. Dobra, idziemy tędy. Pająki bawił się w wesołego berka podziemnego. Kto trzy razy został berkiem, odpadał z gry. Oj. Tu jestem. Okej, jesteśmy na dole. Więc nie możemy zostać berkiem. Okej, nie zostaliśmy berkiem. Na szczęście, jakoś udało się to jakimś... jakimś cudem coś zrobić. Dobra. Chodźmy. Tu jestem. Tu jestem. Tu jestem. No i wychodzimy. I co? I kolejne drzwi stanęły otworem. Ała! Stanęły otworem na mojej stopie. No to dotarliśmy do Leja. No, udało się. Bierzemy. Reksio uruchomił wesku. Nastawiam mniej więcej 8:30 po południu. A właściwie wieczorem. Wehikuł po raz trzeci zagłębił się. Dobra, ale to już będzie na tyle w tym odcinku. Zapisz, na pewno tak. No i to będzie już na tyle w tym odcinku. Dalej w... ruszymy w przyszłość, to już w następnym odcinku, więc dziękuję wam za oglądanie, ja jestem Shark32, ze mną był mój brat Mateusz. Pa! I zapraszamy do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!